O tym, że warto segregować śmieci, Urząd Miasta przypominał w niedzielę potrzebem prezydent. Odbył się trzeci rodzinny piknik ekologiczny. Promujemy ekologię. Również, tak jak słuchacie tutaj obok ze sceny, zieloną muzyką, czyli muzyką irlandzką. Zespół Caranto Hill dla nas pięknie gra. Z towarzystwem Ani Buczkowskiej i z zespołu tanecznego Salake. Ale generalnie promujemy ekologię, promujemy przede wszystkim segregowanie odpadów. Dużo ludzi może nie zdaje sobie sprawy, ale trochę marnie nam to wychodzi. Dużo ludzi już się stara, ale jeszcze trochę nam niestety brakuje. Przy namiocie firmy wywozowej Alba mamy takie kubełki do segregacji kolorowe i bardzo wiele ludzi wie, jak segregować odpady, co jest bardzo pozytywne mimo wszystko, mimo tego, że nie jest najweselej i najkolorowiej w zakresie segregowania, to jest bardzo pocieszające, że jednak bardzo dużo ludzi wie, jak właściwie segregować odpady. My dzisiaj odzyskujemy surowce wtórne na poziomie 30%, a powinniśmy do roku 2020 na poziomie 50%, więc jest jeszcze dużo pracy przed nami, jeszcze musimy usprawnić cały system odbioru, aby ten wzrost surowców uzyskać. Myślę, że segregowanie śmieci się po prostu opłaca, bo kiedy mam płacić wyższą stawkę za niesegregowane lub za odrobinę wysiłku, płacić zdecydowanie mniej, no to może warto propagować taką rzecz. I nawet piknik ekologiczny, jeśli nie zmieni nastawienia większości, to wydaje mi się, że do niektórych osób może to przemówić. Od miesiąca września obniżyliśmy opłatę za odbiór odpadów komunalnych na 12 zł. 14 na 12 zł, więc jest to pewne też ulga dla mieszkańców i zachęcenie również do jeszcze większego segregowania i odzyskiwania tych surowców wtórnych.